państwa za piłką ganiać będzie, a kto pracować będzie? No i całe państwo, no reprezentanty. Po 11 chłopaków z każdego kraju. A baby? Co baby? A baby też grają, ale nie wie. Ty widziała, żeby 11 bab chciało się tak samo ubrać? Co nam to euro? A na co, na co? Będą nowe drogi, autostrady, stadiony. Cała Europa się do nas wali. Pieniądze zostawi. A gdzie to wszystko się pomieści? Hotele będą. Hotele. To jedna wielka rozpusta. Tobie tylko jedno w głowie. Hotele też do mieszkania służą niektórym. Przyjadą kibice, będą kupować pamiątki. Jakie pamiątki? A takie różne gadżety. Gazety? Gadżety, babka! Czapki, szaliki, koszulki. No widzisz, ty by też mogła na tym zarobić. Jak? Nie, no te skarpety i berety by dziergała, tylko szaliki, koszulki, czapki. Na przykład szalik z takim napisem Polska Gola czy Polska Goła. To Gola czy Goła? I to zrobisz dwie wersje na wszelki wypadek. Albo z nazwiskami. Na przykład Borubar. Kto to Borubar? Nasz bramkarz, tylko że po angielsku. Czy po prezydencku. Albo, słuchaj babka, albo takie hasła jak okrzyki one wznoszą. Polska biało-czerwoni, do boju, do boju. Albo sędzia hu! Co ty, babka, ochuj, odsipiała? No, ja słyszałam, że one tak krzyczą. Oj, emocje są to krzyczą. Zresztą, co innego wykrzyczane, co innego napisane. A słuchaj, a kibic to teraz nasz skarb i trzeba go chronić. Ja widziała, że one dawno po to chroną są. Tak? Widziała, jak prowadzą ich z dworca na stadion i z powrotem. No, żeby im się jaka krzywda nie stała. A kto może ich zaatakować? A choćby taka zrzędliwa babka jak ty. Weźmie, zamachnie się reklamówką, a jeszcze jaka taka z dobrą emeryturą, to może jako bułkę mieć w tej siatce i nieszczęście gotowe. Dobra, dziadek, ale powiedz mi, jak to z tego biegania za to piłko, to pieniądze mogą być. Przecie nasze chłopaki co niedziela pod lasem piłkę kopią i na sędziego się jeszcze muszą składać. A babka, to wszędzie. Nawet w tej ekstraklasie, jak co zrobić mistrza, to na sędziego się składają. No, a na to euro to tak nie mogliby tak po jednym reprezentancie z każdego państwa wystawić? Nasz Donek tak nieźle kopie, o, my to by mieli duże szanse. Chyba by mogli, ale jakby wystawili tego premiera, to zaraz prezydent by chciał. No tak, ale to mogliby we dwóch tak w parze w tego, w debila. No, to też czasem grają. To też czasem grają, ale jak ostatnio wystąpili razem, to była chryja, kto ma być kapitanem. Kto został? A w sumie to nie wiadomo. Bo w pierwszej połowie na rezerwie siedział ten prezydent, w drugiej premier, a jak przyszło co do czego, to oba się nie popisali. Czemu? Bo nie znają angielskiego. A żeby grać na europejskim poziomie, trzeba znać. To znaczy ten premier mówi już te how do you do? Good morning. A prezydent? Prezydent to ma już tak łapki ładnie ułożone. A teraz składa usta. Dobra, dziadek, no ale to euro to przecie będzie tylko u nas i na Ukrainie. To przecie po rusku mogą gadać. I SMS-ować cyrylico. Cylicym? Czyli ja o niebie, ta o chlebie. Angielski jest dzisiaj językiem światowym, nie ruski. Panie Majesz,
Do you understand it? I understand. I understand everything and your shalap. What? What, pieprz się ode mnie, bo... O, widzisz? Znowu... Znowu dziurę w skarpecie zrobiłem. Co? Znowu dziurę w skarpecie zrobiłem. Nie no, będę musiał odłączyć tego Skype'a, bo jak jeszcze trochę pokonwersuję z wnukami, to nie będę umiał jej odpyskować. Co? Szarap nie pakuj tutaj. I no za robotę się bierz. Weź tę skarpetę, rozprój do reszty i szaliki dziarkaj, bo inaczej z torbami pójdziemy. Słyszała, że kryzys jest. Kryzys. My z tym kryzysem od maleńkości spokrewnione. O, on wierniejszy od naszego Burka. No. Przedtem nie było co, teraz nie ma za co. I tak od późnego Gierka pokaczy doły. Oj, tak, tak, wnuki. Po świecie rozjechali się, a w Polsce to tylko dziadostwo zostało. Znaczy ja i ty. Ale babka, mają wracać. Po co? A premier obiecał im tu Nową Irlandię. Chyba Grenlandię. Już jeden obiecywał, drugo Japonię, to mało Hiroshima nie wyszło. Ale babka, muszą wracać na te nasze i na te swoje nowe emerytury zarobić. I jakie emerytury? No te nowe, te jakieś o... O fe! A, o fuj! Ja słyszała, jako to pierwszą emeryturę pierwsza Polka dostała. Nowo to, tak? Tak, nowo. No jako? 23,65 zł. No masz, babka. Miało wystarczyć na wczasy pod palmami. Nie wiem, czy na drinka z palemko wystarczy. Tak, tak, palemka to jej chyba raczej odbije. Tak. Nie, trzeba coś z tym zrobić. Co? Strajk zrobię. Strajk jaki? Głodowy. Czyli cały czas głodny chodzisz? To nie będę chodził. I co będzie? Strajk okupacyjny. Okupacyjny? Tak. Będę leżał i żądał. Wielka mi nowość, a ja będę chodzić i usługiwać. Ale babka, teraz dla dobra kraju. No, weź mnie ty wydziargaj taki transparent, że chcemy chleba. Przecież wczoraj kupiła, zresztą lekarz zalecił ci bułki jeść na twoją sprawę. No, palne w łeb zara. No, babka... Jak to będzie wyglądało? Chcemy bułki? Może jeszcze z dżemem? Dżem też kupiła. No durnowata, no! Babka, o takie hasło! Hasło ogólnie, żądanie chodzi, rozumiesz? Że chcemy chleba! A i igrzysk! Tak! Igrzysk, znaczy tego Euro 2012! I po 2000 emerytury! Na głowę! I po parze trampek na nogi! Tak. I godnej reprezentacji narodowej. W Sejmie. No też. I telewizji bez abonamentu. I Dody. I Dody. I dodatkowych programów misyjnych. I jak one tańczą na lodzie. Tak. I więcej rozrywki, czyli Kargula. Zamiast Pawlaka. Tak. I więcej prawa i sprawiedliwości. W Chinach. I niech żyje wolny Tybet! Wolny Polak! I wolna Amerykanka!